Witam szanownych państwa. W dniach uroczystych mamy w tych dniach wymianę starego, zużytego roku na zupełnie nowy model, a co za tym idzie, wymianę kalendarzy, wymianę życzeń. Słyszałem na przykład taki dialog, ja ci życzę podwyżki, a ty mi pożycz 1000 złotych. Ja państwu życzę wszystkiego wesołego tradycyjnie. Przed wieloma laty mówiłem, jest śmiesznie, będzie jeszcze śmieszniej i każdy kolejny rok potwierdza, proszę państwa, moje hasło. W gruncie rzeczy zamiana lat to rutynowa sprawa, a przecież odczuwamy ulgę, że skończył się już rok poprzedni. Rok katastrofy smoleńskiej, licznych powodzi, klęsk żywiołowych. W PRL-u mówiło się, że najgroźniejsze klęski żywiołowe socjalizmu to wiosna, lato, jesień, zima. Obecny czas ma swoją odrębną specyfikę. Obecnie, proszę państwa, klęski żywiołowe mieszczą się w gabinetach, w resortach. Na przykład klęska państwowych kolei polskich. Mamy taki rząd, który nawet rozkładu jazdy nie potrafi zrobić. Zaraz mi tu zarzucą entuzjaści Tuska, że to nie jest problem rządu. Otóż jest. Jest, ponieważ właśnie czystki personalne doprowadziły do zaniku kompetencji przeróżnych instancji, komórek organizacyjnych. Po prostu szwagier wujka, żony i ministra nie musi znać się na kursowaniu pociągów, a dyrektorem, naczelnikiem być musi, bo jest ze słusznej swojej opcji. Niestety, swój człowiek to rzadko jest człowiek kompetentny. Poza tym nierozumne reformowanie jednolitej, niegdyś ogólnokrajowej struktury doprowadziło do rozpadu PKP. Są odrębne spółki teraz od torów, od peronów, od wagonów, od dworców, od trakcji, od podkładów, a ziemia pod podkładami też do kogo innego należy. I wszystkie te odrębne spółki żądają od pozostałych jakichś pieniędzy. Panuje nieopisany chaos finansowy i organizacyjny, co w warunkach ostrej zimy, w sytuacjach krańcowych, skutkuje zamrożeniem kolejowej komunikacji. Sceny na dworcach kolejowych, podobne do obecnych, starsze roczniki pamiętają z lat powojennych. Tak było i tak się znowu porobiło. Proszę państwa, tak jak za komuny klęskami żywiołowymi były pory roku, tak obecnie właśnie są te resorty. Co resort, to klęska. Numer jeden chyba w tym rankingu zajmuje infrastruktura. Minister Grabarczyk, zwany grabarzem dróg i kolei, to fenomen nieudolności. Nie może być jednak zdymisjonowany, bo rządząca partia po prostu lepszego nie ma. Następny resort, służba zdrowia. Od początku kadencji minister Kopacz pisze ustawy, które mają polepszyć lecznictwo, a w przychodniach tłumy czekające na audiencję u lekarza coraz większe i coraz bardziej zdenerwowane i coraz gęstsze. Za pół roku wizyta u lekarza, za 2 lata operacja. No szkoda, że wielu z nich nie doczeka wspaniałych ustaw minister Kopacz. Kolejna klęska to rozpadające się wojsko. Minister, podczas którego kadencji zginęło dowództwo całej armii i sztab wojsk lotniczych, nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. Pojęcie honoru jest mu po prostu obce. Złodzieje kradną czołgi na złom. Korpus ekspedycyjny w Afganistanie okopał się w bazach i nie chce z nich wychodzić. Opisali ten przypadek amerykańscy oficerowie w światowej prasie. Nasza jedyna militarna szansa to wypożyczone patrioty bez głowic. I podobnie z kolejnymi ministerstwami, proszę państwa, skarbu, finansów. No, ten się akurat finansów dobrał do funduszy emerytalnych na parę złotych wszystkich Romnom, którzy płacili. Ja to jestem ZUS-owy emeryt, to się tym nie denerwuję. No, ale proszę państwa, jak tak można łamać umowy zawarte przecież z ludźmi, którzy płacą na fundusze i zabierać im te pieniądze. No i dalej, edukacja, szkodnictwo wyższe tak zwane, jest osobny resort. Żadnych złudzeń w żadnym resorcie, same klęski i patrioty bez głowic na pociechę. Ściśle tajny adres baterii patriotów bez głowic został ujawniony przez Wikileaks. Warszawa, Aleje Ujazdowskie. Szanowni państwo, wszystkiego wesołego w nowym roku.